dać. Okej, wchodzimy do jaskini, no i już teraz. Musiałem to nagrywać, bo później ludzie na YouTube nie wiedzą, co się dzieje. Bo Boże, skąd on się wziął w tej jaskini? Super. Mi się wydaje, że tu będzie jeszcze grubiej niż na zewnątrz. Dobra, tam są ludzie, możemy biec. Tam są ludzie, możemy biec, ale chyba niezbyt dobrzy. O, fuck! Nie no, wyglądają przyjaźnie. W końcu przybyliście, inni są, ale zaraz, gdzie jest Mendius albo Anna? Ty nie jesteś z Cudownej Piątki, to już koniec, jesteśmy martwi. A przecież my jesteśmy z Cudownej Piątki. No to powiedz im coś. No kurde, czego od nas oczekiwali? Nigdy w życiu nie miałem w rękach miecza. Powiedzieli, że cały czas będą przy nas, nauczą nas rzemiosła, ale nigdy się nie pojawili. Spójrz na nas, jesteśmy martwi lub też właśnie umieramy. A to są ci trzej rybacy? O, błagam cię, uratuj moich... No tak, to są ci, co mieliśmy do jaskini pójść, nie? To jest chyba ta, jaskinia, w której jest ten... Co jest? Co ten z Cudownej Piątki nam kazał iść. No dobra, no. Oni wciąż o niczym nie wiedzą i próbują desperacko przedstawić się tej stalowej bestii. A, to jest ta stalowa bestia, ale my mamy sterownik do niej. Wyglądacie jak doświadczeni wojownicy. Błagam, pomóżcie nam. No to kurde. Czekaj. Ja miałem książkę, pamiętam coś o tym. To znaczy od tego archu, nie? Ja mam sterownik. Instrukcja obsługi kontrolera. Mam. Nieopodal wejścia do północnej jaskini znajdował się pewien kandydat na poszukiwacza przygód imieniem Wisko i kilkoro jego znajomych. Daj mi ten sterownik. Ja mam obsługę. A jak kurde, masz obsługę? Bo ja tutaj... Jak to się steruje, stary? No, książkę mam. Wyślij do Gonia. No dobra, no to czytaj, co tam trzeba. Dobra, czekaj, co tu pisze? Żeby ludzie dzięki uniwersalnemu kontrolerowi możesz wydawać swojej ulubionej broni masowego rażenia rozmaite polecenia. Oto kilka pozycji. Złamina, wesoła mina, złamina, tryb zabijaka. Zapisał. Czekaj, gdzie to jest? Złamina, śpiąca mina, tryb autodestrukcji. O, no to chyba tego użyjemy, nie? No nie wiem, no. Wesoła mina, tryb imprezowy. No, ja bym najpierw użył trybu imprezowego, a potem tego. Tylko czekaj, czy ja to mogę poza walką używać? On jest tam na dole, stary. Aru 5000, poziom 6. Widzisz go? Czekaj. Zaraz. Czekaj, wesoła mina, muszę zrobić. Czytaj! Można tylko raz użyć kontrolera. A ja go użyłem, żeby się pobawić. Co za koleś, no nie wierzę. No przecież dobrze, że save'a zrobiłeś. No wiem, że dobrze, że save'a, stary, bo ja tu jestem właśnie, ja stoję na straży. No tylko, że kurde, człowieku, mamy do wyboru albo autodestrukcję tego robota, albo tryb imprezowy. Tryb imprezowy pewnie się zacznie kręcić, stary, i bić wszystko. No i kurde, nie wiem, no... Ale no nie wiem, no ale jak autodestrukcję? Nie, bo jak zrobisz autodestrukcję, to coś złego będzie, no. Kurde, no nie, no ale tu jest pewnie. Pełno zombie wokół niego. No to co? Ej, nim steruje jakiś zombie! To weź spróbuj autodestrukcję walnąć. Ale mu się tak? Nic nie dzieje, to chyba w walce trzeba. Tak? No to czekaj, to ja podejdę, spróbuję może najpierw albo dobra, w walce. Czyli czekaj, jak ja muszę kombinację zrobić na autodestrukcję? Ale nie, bo tryb imprezowy pewnie tu po bokach zabije, wiesz? Wiesz o co chodzi? Bo on będzie machał rękami może. Możesz zapisać tutaj, najpierw no, mogę spróbować trybu imprezowego, a potem no to tego. Dobra, ale ja wbijam do walki swoim jako pierwszy. Dobra, nie, ja muszę pierwszy, żebym miał pierwszy turę. Kurwa. Turę ma ten, kto ma inicjatywę większą, a nie kto wbija pierwszy do walki. O, stary. No, lesz, co za leszcz, kurde. Dobra, czekaj, zeskipuję. Zeskipuj. Albo się cofnij trochę. Ale czemu zeskipujesz? Muszę się poleczyć przecież. Dobra, czyli wesoła mina. Puszczę deszcz, jeśli on tak pali ten. No tam jest kurna olej, w głąbie mogliśmy go podpalić, wiesz? No, ale on wyszedł z tego oleju, chciałem zauważyć. No ale inni są tam, dobra. Czyli czekaj, szczęśliwy kot. I co to zrobiło? Zakończ, nie wiem. A co, zrobiłeś coś? Dało to coś? No nie wiem. Tak, może trzeba czekać na jego turę, wiesz? Ci idą na niego. Coś mu się stało. A co mu dałeś? Autodestrukcję czy imprezę? Nie, imprezę. O, zeskipował turę swoją. Nie łapię tego. Może na imprezie nie walczy. Kurwa.
Może na imprezie nie walczy, no. Mogę go prądem powalić, czy nie? Czy nas pokopie? Nie, no chyba nie mają. No. No i dobrze. No nie wiem, jeszcze raz. Ale co, podobno ten kontroler już nie działa. Nie, teraz działa, bo to po, jeśli poza walką się go użyło, to nie działa. Level dostałeś. Tak, oni ładnie biją w ogóle. No dobra, to co, wybuchnąć ich? Czekaj, no nie, wybuchaj, bo olej aż idzie do nas. Wesoła mina. Dobra, czyli śpiąca mina. Dezaktywację uzbrojenia mógłbym zrobić, to zrób, albo ty dezaktywację uzbrojenia. Śpiąca mina, wesoła mina. Dobra. Śpiąca mina, wesoła mina. Coś mu się stało, patrz, coś zrobi. Osłabienie. O. Olej nie. Wylał, o fuck, dobrze, patrz. Że deszcz jest. Ale nie, to działa. On nadal działa, kurwa. Ale patrz, on się uleczył. A wiesz co? Wyjdź z tej plamy oleju. Ja walnę mu autodestrukcję. No jak mów, nie walnę mu autodestrukcji, bo oni zginą. W dupie ich mam, to są jacyś frajerzy. Co on zrobi w tej plamie oleju, stary? Nic nie zrobi. Trzeba go bić. Podchodzisz na... No kurwa, palnąłeś go za 50, on ma jeszcze 10 tysięcy życia. No i co z tego? Ja walę autodestrukcji, stary. Nie wal autodestrukcji, stary, w momencie kiedy... A co? No i co, stary, co mi zrobić, powiedz? No nie wal w autodestrukcji, nie, bo wszyscy zginą i wybuchniemy, no to jest najprostsze rozwiązanie, każdy by tak zrobił, to jest głupie. Nie, jakby, kurde... Nikt by tak nie zrobił. Wszyscy tak pewnie robią, lamerzy, stary. Trzeba to zrobić inaczej, żeby może coś z niego wypadnie, a jak go zautodestrukcjonujesz, to nic nie dostaniemy pewnie. Wszystko zostanie zniszczone. Uwaga! Zła mina. A czemu ty to robisz poza turą? No i coś mu się stało, no w dupę. No i kurde, no i załatwiliśmy go, no i co chciałeś? No co znaczy załatwić? No i teraz pewnie lucik z niego nie poszedł albo coś. Tak, lucik z niego nie poszedł, ty z niego nie poszedłeś. A teraz ja. Zabij, kurde, szkieleta. Dobrze zrobiłem, kurde, teraz właśnie mamy całego robota dla nas. O fuck, przeskipowałem turę magiem, wiesz? No i kurde, super zrobiliśmy. O bogowie, coś to była za bitwa. Wydawało mi się, że nie przeżyjemy i nie przeżylibyśmy, gdybyście w porę nie przyszli. Nie mogę uwierzyć, uratowałeś nas wszystkich. Dziękuję ci, przyjacielu, wrócimy do CSL. Ja mam kilka paskudnych ran, a ci legniści jak nikt inny nie znają się na opatrywaniu bitewnych urazów. No i git, kurde. Szkoda, że żadnego lutu nie było z tego wszystkiego. No bo kurde, tak miało być. Czekaj, co to jest? Staroświecki trójząb. Wymaga siła. No wszystko jest na sił gówniane. Tu jest gdzieś jeszcze się da iść pod górkę i inną jaskinią wyjść. A może po prostu dlatego, że mieliśmy ten sterownik, to nam poszło łatwiej i tak miało być. A ci, co nie umieją sterownika, stary, nie robią questów RPG, to nie... To im się nie uda. Byśmy się kurde pieprzyli z tym 10 godzin. Czekaj, bo ja mam level na tym Sanjuri. Czekaj, to co... No kondycję zwiększę. Oj, teraz mam 218 punktów od kondycji, jak mam 6 widzisz, kondycji. Masz 250 no. Teraz, no to zmienia postać rzeczy, to od razu no, ale jest lepiej. Ale wyobraź sobie, że jeszcze bym dodał 3 punkty do tej kondycji, miałbym 400 HP. A tak kurna muszę ze zwinnością, która mi nic nie daje. Nie, tam no jest, że ci atak chyba większy masz, coś tam z nic. Atakiem był. Nie, tak, to na współczynnik pewno. Obrony zwiększa. No. Fajnie, cię. Tak, bossa jest zajebisty lud zwykle, chyba nie dostaliście lutu. No widzisz, no nie dostaliśmy, bo gonił, postanowił no to go chcesz cofnąć? Nie chcę go cofnąć. No nie właśnie, wiem, bo się boisz. Jest zbrojny, stary. Co ja tu mogę? Czekaj, to ja mam nie udawać wykrywanie itemów czy coś? Nie dawaj jej takich rzeczy, przecież to... Czekaj, bo patrzę, gdzie my w ogóle jesteśmy. Dobra, ekspert od pancerzy chyba nie będę dawał. Też to mógłby być tank taki. No to nie może być tank, bo jestem tankiem, no co za koleś. No to będziemy mieli dwóch tanków, no. Tylko no kurde, denerwuje mnie strasznie to, że ma te trzy punkty, ja chcę już zresetować. Gdzie my jesteśmy? A, tutaj. O, tutaj będzie ten teleport, do którego wcześniej nie doszliśmy, nie? Tak. Ale nie wiem, czy on się zalicza, chodź. Czy trzeba go użyć, czy jak to działa? Nie, trzeba podejść do niego po prostu. Kliknę w niego, zobaczę. No już jest. Widzisz, odkryte, już mamy odkryte.
No dobra, tylko gdzie teraz idziemy? Do tego... Tutaj coś jest jakiś wrak. Do góry. A nie, dobra, to cofniemy. Tu jest obóz imigrantów, chodź. Musimy kurde zabić, zanim mamy granicę poszedłem na południe. Na górę. No i to są ludzie i ja tutaj mogę walczyć. Ale oni chyba nie są źli. A nie jakieś zombiaki. A są źli. No nie, w ogóle. Nadmorski kurde rzemieślniczek. To są rzemieślnikowie. No to idę bić, no. Mam wbijać? Ale po cichu, ćć. Tak, czekaj. O, teraz się odwracają. Szybko tutaj, szybko. Boże, sposób w jaki ty grasz to po prostu mnie dobija, no ale nic, no. No stary, co cię dobija? Zajebiście mi idzie. Czy kozacz jakim się zakradam? Ale po co? Stary, patrz jak ja wchodzę w nich. No, nie, wykryjmy. O, no i... No i kurde, wszedłeś w nich, a ja patrz. Nie rób tury. Daj mi się ustawić dobrze. Tup. Dobra, to ustawiam teraz drugą. Tup. Aj, wszedłem w nią, ale dobra, to czekaj, tu też zaatakuję. Hop. O, nadal jestem w ukryciu. A nie, myślałem już, że jestem w ukryciu. Ja dawaj, czekam. Twoja tura. A nie, ich. Wszyscy teraz gonią, będą bić. Ale oni do mnie no, wszyscy pobiegną, czemu ty kurde tam? No bo ja tam nie podszedłem jeszcze nawet. No bo ty frajer jesteś, się boisz kurde podchodzić. Nie boję się podchodzić, tylko stary uznałem, że poczekam aż oni podejdą. Po co mam tracić punkty? Chociaż oni chyba nie podejdą, bo widzę, że z kuszy strzelają. O, kurwa. Dwa razy strzeli. Nie, czekaj. No bo ty ten swoim tankiem właśnie... Patrzcie, to jest Soushi, bo nie bierz tanka, ja jestem to, stary, tankiem. Ja będę szedł do teraz przodu. Pozycja tanka no, twoja grzebie. Pozycja damage dealera, kurde, 100 km od tego. No wszystko przez na to, plecach. Bo wszystko przez to, że się zaczynałeś skradać. Jak ja bym tankiem od razu wbił, to ten pieprze to twoje skradanie, stary. Nie, ale człowieku, patrz. To się nazywa przewaga pozycji. Jaka przewaga weź pozycji? Weź się ze mną skradaj. Taka, że jak wejdziemy na nich od tyłu, to będziemy blisko nich. Gówno, i będziemy i ci mogli nigdy nie wyjdzie. No i co, jedną postacią wlazłeś, a trzy postacie są w złej pozycji, no. Nie, to wszystkimi postaciami wejdźmy tam. Chodź. Patrz jak ja wchodzę, stary. Patrz. Kurwa, stary. No nie mogę, no i jeszcze mi... Patrz teraz. No jest ci pokażę, stary. I teraz dostaniesz AOE od gówno tego, nie od dostanę, kuszników. Bo mam cztery pierwsze ruchy, stary. Yes. Patrz, rzucam na niego pancerz. No, tanka. No, wbijaj teraz pokaż jak, szarżujesz do przodu, kurde, tankiem swoim, no. Bo ja idę kuszników, kurde, cisnąć z bliska. A teraz patrzcie, Soushibo tank. Szarża! Tup. No, co tup, ci chodzi, stary? No i podszedł, i o to chodzi, no. O, chyba ci postać umiera. No, stary, bo koleś kurde, jest głupi, ja jestem... sam się zatruł. Ja są głupi. O, ja tank! Uśliznąłem. No i dobrze, i tankuję, stary. Cudze, koleś. Ty na należąco będzie tankował. No i tankuje na leżąco, nie musi stać nawet, stary, żeby tankować. O, fuck, on teraz tej ogniem walnie? A nie, przewrócił mnie. Oj, knockout chyba, stary. To jest to... Poziom szósty. Stary, tu masz skrzynkę, poziom pierwszy, weź ją zabij. Ja pieprzy na nie HP mają. Za nie mają porażka. Ile masz szans na to zatrucie, stary? No chyba 10% albo 5. Już 10 razy trafił, stary. No i pudło na kurde 100 000%. No i gówno jeszcze nie bani. Już odszedłeś, stary. No dałeś odejście na tym. Żeby się ruszyć musieli, no żeby nie mogli mnie dwa razy walnąć. Jeszcze powiedz mi, że ich strzelisz ogniem, kiedy moja postać tam leży zatruta. Nic im nie zrobię, stary. Powinieneś tym tankiem sobie wziąć healowanie się z krwi, bo to... Stary, jak tu krew prawie w ogóle nie występowała od 100 rund. Bo nikt nie... Ja pierdzielę, ale dupnął. Pozabijał się? Dwóch zabił, co za typ? Nie, kogo on zabił? Kurwa, oni sami siebie zabijają. Ciebie to na pewno zabiją, stary.
Ja ci zajebał. Jedź tam, masz jeszcze życie, o i chyba giniesz. Ci będzie mógł przeteleportować, a to ci niewiele pomoże. Ja nie mam ruchu teraz i to jest problem. Dobra, ogłuszenie, to dobrze zrobiłeś, no. Ale ty, a właśnie, ja mam pytanie do ciebie, czy ty możesz rzucać na mnie tą tarczę, bo dopiero teraz pomyślałem, że twoja postać z nim dobiegnie na środek walki, to moja wytankuje już 3 razy więcej za najdzie. Nie wiedziałem, że akurat będą tak bili mocno. No bo jak moja jest stary między 4 typami, a twoja biegnie sobie na piętach, kurde, 10 lat. Kurde, nie mogę ci teleportacji zrzucić. Nie no, zginęła moja postać już, więc to rip, ona jeszcze leży jedną turę, więc nie wiem, wczytać możesz. Boże, znowu chcę. Nie, no nie będziemy scrolla na jakichś frajerów zużywać. Zobacz, że oni ledwo żywi są. Jakbyś rzucił na mnie tą tarczę, to byśmy pocisnęli. Ważne to jest, też jest, żeby jakieś więcej ceceków mieć, bo kurde, ja mam, nie wiem, tam chyba 40% szans na powalenie. I to jest jedyny mój cecek. O, fajnie, ogłuszyłem się. Zajebiście, stary. Nie wiedziałem, że krew przenosi prąd. Wiedziałeś, że krew przenosi prąd? No gówno tam nie wiedziałeś, stary. Kto by o tym wiedział? No, kurde... Kurwa jeszcze... Dobrze, że mnie nie ogłuszyłeś. Też się założę, że zaraz mnie też ogłuszysz. Twój kurde wojownik się rozłożył, stary. Wczytuj. Nie no, czemu? Wskrzesimy go, stary. No nie będziemy wskrzeszać typa ciągle. Ja stary, chcę wraz płoną wygrać... mi są za trudne, no ale jak chcesz ją wygrać w pełni? No dobrze, wygramy teraz. Tak, że rzucisz na mnie kurde... O, fajna kolczuga jakaś. Że rzucisz na mnie raz kurde dobrze z heala. O, fajna kolczuga, stary. Krew to ciecz, a ciecz przewodzi prąd. Dzięki Barteo, no stary, to ciekawe czemu... Nie wierzę po prostu, no. Nie wierzę w ludzi z szatu, Barteo kurde. Fuck, nie tak chciałem. Mów kiedy ten, kiedy będziesz wchodził, bo nie wiem, no kiedy czekaj. Mam się ujawnić. Czekaj, bo oni tutaj kurde patrzą w tą stronę, a ja muszę tutaj być sprytny, kurde gonił. Jest. Dobra. Bo postać już w miarę ustawiłem, no to już przybliż się, wejdź, zamień się w kamień kurde i chodź. Albo dobra, wbiegamy, uwaga, gotów? No. Czemu moja postać wykrywa walkę? No nie wiem. Nie, czemu ona biegnie? Czemu ona straciła turę? Nie. Dobra, walić to. Weź się tam wbije, ja ci rzucę tarczę, tylko za daleko się nie wbij, bo nie dosięgnę. No tylko no, ja się nie mogę w nich tak wbić fajnie. Może w ogóle się nie powinieneś wbijać. Poczekajesz, a nie, aha, bo nie mękuszę, fuck. W dupę. Weź tego lepiej, tego dalej jebni jakby co. Ja musiałem podejść. Już ci dam leczenie. Tylko moja postać nie dość, że ten weszła do walki, mimo że była poza walką, to jeszcze straciła turbę, bo zaczęła się ruszać. No i kurwa, są tank. Co, ten koleś mnie znokautował? Czemu mi jakiś koleś, kurde? No dobra, no i tankuje, no. Powinien się cieszyć, że ja dostaję, nie ty. Co za głąpi, głupie śmieje, stary. Nie no, bo mnie to bawi po prostu, że za każdym razem jak ty wbije, już wiesz, trzeci raz jak się wbijeś typów, to cię przewrócili. Musisz wziąć coś na odporność na te przewrócenia. Nie ma takiego talentu przypadkiem? Czekaj. Mam coś, czekaj, zaraz zobaczę coś na powalenie. No ale rozumiesz, że w sumie nie, po chuj. No mam być tankiem, mam zbierać damage. No i no zbieram dobra, ten damage. Ale lepiej nawet jak leżę na ziemi, na to zbieram. No dobrze zbieram, na podłodze to też dobrze. Czekaj, to może dam mu jakieś... Miałem tu jakieś punkty. Czekaj, bo mam 2 punkty. Coś tam było na powalenie. Obrona. No to jest krzepa. Płonięcia, krwawienia, oślepienia, osłabienia choroby. Nie ma tu powalenia. To nie krzepa. Siła woli jest chyba na ten. Uciszenie, oczarowanie, zamrożenia, ogłuszenia, klątwy, spowolnienia, skamienienia. Nie, bo to strasznie dużo jest tych rzeczy. Prytnaście procent premia do blokowania. Ja postaci nie mogę rozdzielić sobie, a dobra, już wiem. Czekaj. Nic, no to... No nie wiem.
Dobra, dobra, ja już sobie postać jedną przygotowałem. A czekaj, ja temu jeszcze coś mogę dać, bo Elon ma punkt. Fuck, on tutaj idzie głębiej, what the fuck. Ale dobra. Nie potrzebuje. Ja jeszcze jestem w miarę gotowy. Wbijamy? Chodź. No to wbijamy. Tylko po cichu, po cichu, po cichu. Tylko poczekaj, nie wykonuj jeszcze ruchu. Ja tu swoją postacią wejdę do walki, tak po cichu, czekaj. Rzucić ci leczenie? Może rzucę ten deszcz, co? No nie, on za skrzynią stoi, frajer. Nie mogę po prostu. A, jakośników w ogóle mogę zacząć atakować. Jakośników to by było dobra. Poczekaj, spróbuję, zestunuję go najpierw na start. Dobra, jest jeden zestunowany kusznik. Dobra, rzucam ci leczenie i biegnę do przodu. No. Bo ja muszę mu, mogę mu jakieś umiejętność dodać tej takiej, wiesz... Dasz, to jest najważniejsza postać, żebyś ty mógł się zdaszować i wejść do środka walki. Ale żeś ci zajebał. O Jezu, oni mnie na hita pozdejmują. Ci kusznicy to jest masakra po prostu. A ty nie masz czegoś takiego jak jebnięcie i zniknięcie? No nie, no po prostu... No alej to, no stary, no co zrobisz? Lepiej się skup na tym, że ty stary zginę. Bijesz jednego i cię... No, no. No ale to bez sensu jest ta twoja taktyka. To ty wchodzisz, bijesz jeden cios czy tam dwa, a reszta cię zabija. No to na czym to ma polegać? Nie masz tam czegoś takiego typu atak i ukrycie? Czy coś? No, znaczy no mogę, tylko że to jest... Dobra, chodź, ja im bierz żywiołaka. Ja im wiebie żywiołaka na ten. Poczekaj chwilę. Dobra, wchodź do walki. To tam trochę zajmie, zanim tam dobiegniemy. Nie podchodź do niego, bo oni go zabiją i on wybuchnie, nie? No, ja myślę, że oni znowu ciebie znokautują, wiesz? A ja myślę, że nie. Podejdę magiem bliżej, będzie tankował. Stary, no nie moja wina, że tak nokautują, no. Pewnie ma jakieś dobre coś na nokaut. Oni go wysadzą po prostu. Patrz, oni sami siebie jedną. No i da zajebiście, tylko teraz nie wolno tam podejść. Co ona robi? O, patrz, teraz jego stanowała. No. No i zastanowali ci żywiołaka, no, jak nie ciebie, to żywiołaka. No weź tam kogoś po lewej, wybierz jakiegoś jednego i go tam już ciulaj, nie? Znaczy, mógłbym ich starać przewrócić wszystkich, tylko że wtedy bym się pewnie zajął ogniem. No to tego po lewej jebnij, tego jednego. Ale mogę ich trzech sprać przewrócić. No to możesz, no próbować, ale się podpalisz pewnie. Ma ile masz ale życia? Ale mam 250 HP, no 250 HP. Dobra, jednego wybiłem z równowagi. O, i nie straciłem w ogóle HP. Zajebiście. Dobra, ja bym się poleczył, co? Bo jak mam tu tankować, to muszę być stary poleczony. Tankuj na plecach. Nie, wiesz co, odejdę tu. I będziesz tankował z kibica wojąc. Ja ci mówię, ty dasza potrzebujesz, to jest jedyna umiejętność, którą po prostu potrzebujesz. Bo jak na przykład jest jakaś postać, wiesz, z problemami, to żeś mógł, kurna, bić między nią a wroga. Powietrze. Dobra, mnie już nie widać, kurde, już jestem powietrzem, stary. Tylko się trochę dymię. Ale naprawdę, to akurat w tym rogalu jest zajebiste. Ja, zobacz, przebiegłem teraz połowę i mogę go zaatakować 7, znaczy 6 razy, nie? A to tylko dlatego, że masz nożyk, który ma 2 punkty ataku, nie? Jak ja bym miał nożyk, który daje 2 punkty ataku, no to no dobrze, ale na każdy atak bije po 50, nie? O, tylko że miałem 90% na trafienie, no i nie trafiłem, no. Jasno. No chyba nie będziesz strzelał we mnie! No i knockout. To nie jest knockout, co on ci dał? Powalenie. Co on mnie bije żywiołaka, stary? Jeb cię tam klepią. Zaraz padniesz. Nie wiem, ja cię no. Tam nie poleczę z tego. Mogę temu jednemu dać tego. Weź tego kusznika lepiej dobij, tego na północ, co stoi.
u góry. No, a ja z tego po lewej No to nie wiem, to tego przy sobie bije. No serio? Jak takim mieczem można nie trafić? Musisz uratować tego mojego tego. Ale w jaki sposób? Ja tym nie mogę bić. Przeteleportować się. Ale no nie mogę, tym nie mogę przeteleportować. No tym drugim, przecież masz potem turę. Czekaj, może coś mogę zrobić, no nie wiem. Mówię, że mam jeszcze jakiś czar, odporność na... Aha. Nie mam. Ja przejdę przez te, to przecież mnie... Tyle, musiałem to ominąć, bo mnie kurde. Nie mam tyle punktów akcji, ten żeby cię przeteleportować. Ja, mogę ci dać pancerz, albo mogę spróbować zestunować tego typa. A co jak nie wyjdzie? No to w dupie. Jest, ty też dostałaś, fuck. A, jeszcze nie ogłuszyłeś. No nie wiem czemu, co w krwi leżysz czy co? Dobra, fuck, od wy dwoje możecie być ogłuszeni. Ja zaraz do niego, ja cię... Nie wiem ile mam tur do leczenia. Oj, coś w ciebie strzela. O fuck, zajebał mi maga, w jaki sposób? No bo mają też żywiołowe te. Jak się przyjdą, oni biją. On gazem chyba strzelił, nie? No masz dużo życia nią nawet, dobrze, odporny jesteś. No to jest jakiś żart po prostu! Czy ty rozumiesz, że ja mam 80% szans na trafienie? O Jezu, jaki dostałem. To jest po prostu 1/125 szansy, czekaj, żeby to się zdarzyło. Ja codziennie mam takie szanse. Stary, dobrze, że cię nie trafiałem teraz. A pieprz, ale to jest żart po prostu. Ale cię klepią, stary. W czwóreczkę, kurde, masakry ci. O, stary, trzy razy cię jebnął. I patrz, teraz no znowu 80%? 80%? Może ty coś masz na sobie rzucone jakieś, nie wiem. Nie mam to nic, czemu masz no mam nie żadnego debuffa nie mam. Bo stoisz no bo jest... w krwi, wiesz jak się stoi w krwi, stary, to jest ślisko? Stań se, stary, w łazience w krwi jesteś. Kiedyś. Jak można 4 razy podać? 76% miałem, ja pierdolę, może oni są jacyś zwinni. W dupę wczytuję to. Ale to liczy nam zwinność, to nam właśnie liczy, te procenty to jest właśnie na tą zwinność. Nie wiem co. Ja pieprzę. Nie chcę mi się z nimi walczyć, w dupie ich mam stary, chodź idziemy co tam. Zabijmy ich. Prosto oni są na naszej drodze no. Ale do drodze do czego? Tylko weź teraz, dobrze weź teraz, weź sobie tą postać tego Soushibo, Janka. Weź ją kurde wypuść. Do przodu właśnie. Weź maga i tego zostawmy na plecach tutaj. Ale mag musi być blisko, bo on nie dosięga do nich, rozumiesz? Dobra, chodź, idziemy. Dobra, chodź, dobra, idziemy. Czekaj, aż się odwrócą. Kurwa, no czekaj, aż się odwrócą. Zacząłem rozmowę z tobą, bo się chciałem cofnąć. Ja pierdolę. Kurwa. Stary, przecież oni się co chwilę zwracają. Stary, ja nie będę kombinował teraz przez 15 minut, żeby się skradnąć, stary, 3 metry bliżej. W dupie to mam, stary. Ile się skradniemy, tyle ale się skradniemy. Ale właśnie o to chodzi, nie. Człowieku, no weź, widzisz, że na mnie idzie, to podejdźmy do tego taktycznie jakoś. Weź, stary, no właśnie. Ale co mi da taktyczne podejście do tego? No takie, że teraz jak się odwrócimy, teraz biegniemy. Nie, czekaj, w dupie. No i widzi nas, no i chuj. No i co, jesteśmy w tej samej sytuacji, tylko bardziej przejebanej, bo wszyscy w kupie stoimy. Nie, to jest bez sensu, stary. Nie wygramy tego z nimi. Trzeba by było tych dwóch kuszników załatwić. No to ja ich spróbuję zestunować, ale oczywiście... Oj, przejdę tędy. Nie, Nie wiem, czy to widziałeś. Czekaj, dobra, to tego zestunuję. A nie, tam jest jeszcze drugi, fuck. Dobra, przewróciłem go. Ale nie tego co miałeś, miałeś kuszników molestować, a nie tych typów. No to kuszników będę tym molestował. Uwaga! Jest! Dobra. Dwóch przewróciłem. Dobra, mamy szansę. Teraz, nie wiem, spróbuj tam gdzieś podbiec, bo do mnie dobiegnie tamten... Ja wbijam tu w sam środek i tyle, no zobaczy co mnie będzie tu biło. O, fuck. A nie, czekaj.
Trzeba zabić, bo na jakieś natchnienie rzuca. No i teraz patrz. No i stonik. Dobra, życie, no nie, to niech mnie bije po prostu. Jezu, jakby naprawdę... Nie, ja muszę wziąć ten talent z tą krwią, bo zobacz, jak oni nas biją, to my krwawimy. I wtedy się ze swojej krwi własnej leczymy. Jak stoisz w miejscu, nie? No nie, jak się ruszysz po tej krwi. Co? Zmieniać grę będzie potem, z tego co wiem. Mm. Gorsze jest to, że ty niby im dużo robisz, a tak naprawdę oni są tacy mocni, że mają kurde tego życia chyba 500. No nie, jak ich raz walnę. No, i za pół HP. No tylko, że trzeba trafić. Weź zabij jednego tego kusznika. Ja już nie mogę. O, zajebiście, on będzie... Dobra, dobił. Będzie walił, a nie, przewróci go. No dobra, no ale go przewróci i tak będzie leżał i ten... Nie wiem, gówno mi tam robi, no, może mnie tam molestować tak leciutko. Ty stary, jakbyś wyszedł z tej krwi, a ja bym ich prądem jebnął. A, nie, już nie wyjdziesz, tak? Zajebiście. Pani mi skórę, kurde, jeżo zwierzę. Masz skórę jeżo zwierzę, stary. Poszła na ciebie. No i kurde, mogę się bić. Ale gdyby wyszedł z krwi, to ja bym zabiję. Mógł ich pokopać prądem, nie? Zabijesz go? No nie wiem. Tak, mam 8 ataków. Jeszcze drugiego nawet pobiję trochę. No dobra, jeden załatwiony. No to tego co tam stoi, tylko uważaj, bo ten żywiołak będzie wybuchał, jak go będą bili. Aha, tylko ty ucieknij! Bo oni jak się odwrócą w twoją stronę, to cię zabiją, no tak jak ostatnio będzie. No stary, stanąłeś przy trzech i cię zabili po prostu, no. Ale tym będę jeszcze bił, spokojnie. Uwaga! No! I kurde, to jest hit normalny. Tak, słucham? Co się stało? No dobra, dobra. Jezu, ja trzy razy zaatakował? No. What the fuck. Tunuj tam, spróbuj. Mhm, okej, okay, spoko. To babka może. Nie muszę kończyć, bo ten bolej wam, no okej. Dobrze, i tym Jasiem weź podbiegnij do mnie, pomóż mi. Ludzie, nie wiem kto tam coś do mnie mówi, ale spoko. Kim mam czym? Jasiem, ja nie mogę Jasiem, bo ja mam ją chyba zabiję, stuna, a ty no dobra, możesz. No to zabij kogoś tam. Nie masz już. A po co ty ją zabijasz? Ja ją będę zabijała, ty z tamtymi. No bo z tamtymi aha, nie będę sobie, nie poradzę no sobie. Żeby mi się postać znowu nie ruszyła. Nie przyjrzona ma. Dobra, w następnej turze ją zabiję. Dobra, ta... Łucznika wal. Mi zaraz ten żywiołak wstaje za rundę. Nie wiem, czy ja dam radę podejść i go jebnąć. A, dam radę. Chyba, że leczenie komuś wrzucić. Nie, nie ma sensu. 76%, zabroku, nie wiem, czy go trafię. To znaczy, do tego drugiego powinieneś podejść. Teraz będzie właśnie podpaliwa sobą. Kurwa. Jak ten żywiołak dupnie, to stary, to będzie na pewno po nas. No, moim zdaniem trzeba było leczyć, wiesz? Dobra, co robić, powiedz mi? Kopać kogoś prądem? Mogę kusznika walnąć prądem. Walnąć go, walnąć. No, tylko nie wiem, czy krew nie jest pod nami. Chyba jest spalona ta krew, wiesz? Dobra, jest spalona krew, okej. No tak, ale my umrzemy za rundę, nie? Chociaż ja mam 97 zdrowia, to masz 50. No serio? No nie wierzę, to jest jakiś ile żart, ile masz procent? Kory. Ona cię zabije 70. Na sobie rundzie, jak jej nie zabijesz. Nie zabije mnie, bo mam kurna jeszcze 5 ataków, ale to jest po prostu żart. Wow, 1000. Ty tam nie podchodź przypadkiem do nas, bo ty padniesz. Weź czekaj, już się wycofuj mogę gdzieś. Czekaj. Krwawienie, okaleczenie, choroba. Usuwa efekt osłabienia, oślepienia, chorób. Nie, nie mam nic. Musiał na nas deszcz spaść, wiesz. Niewidzialność sobie wrzucę. Dobra, ją się wyleczę. Weź go jebni. No dobra, mogę się wyleczyć. A masz leczenie? No to dobra, to się leczy. A nie walniesz go przypadkiem?
Nie, jeszcze nie mam punktów w ogóle. Dawać deszcz czy leczenie? Leczenie, nie, deszcz wani. Bo my przeżyjemy tutaj spokojnie, tylko ważne, żeby ten toksiplasmosis nam nic nie zabił. Bo ten typ mnie na hita nie ściągnie, mam, a nie, już nie mam tarczy, ale i tak mam jeszcze 158 życia. On jest ogłuszony, zajebiście. Bo deszcz, a właśnie, pomyśleliśmy o tym. Mogliśmy spieprzyć strasznie, wiesz, jakby kałuża pod nami się zrobiła. O no kurwa, nie wierzę. No nie wierzę, no jak kurwa, jak nie było płonięcia, no. Dobra, jebać to. Mam go czymś jebnąć? Wiesz dlaczego zginąłeś? Wiem, bo tam jednak płonęło coś pod spodem, tylko nie wiem skąd. Bo tam jest kurda kubka z martwym kolesiem. No i co, ona płonie? Jest gorąca kubka, tak. Gorąca kubka, przecież to moja kubka jest, Jasi się nazywa. Stary, nie, druga jest kubka. Dobra, masz buffa, jeszcze. Stary. Wejdź tam, nie podchodź tą postacią, bo ty padniesz. Zostaw to żywiołakowi i ten. Zajebiście. Nie ruszaj się nią, wiesz? Bo jeszcze padnie. Ona jest zestymowana i tak się nie ruszy. Dobra, to weź mnie teraz w chrześcijan. Ja ci mogę dać item? Mogę ci dać tą? Wyślij do gonia. Dobra, wysłałem ci. Weź mnie podnieś. Tylko, że mnie spłonął znów, nie? Nie wierzę, stary, że taki pech. Ale byśmy to zrobili bez kurde straty jednej osoby. Byśmy to zrobili. No ja wiedziałem, stary, że w deszczu płonie kawałek ziemi, no. To kupa była. Nie było kubki, kubka. Masz to topór dla siebie. Masz topór dla siebie. Ale to jest, aha, jednoręczny. Zapisz. Po pierwsze co zapisz, bo nie wiem, zaraz tutaj coś. Zaraz coś pierdygnie, nie? Stary, a ja wiedziałem, żeby ten deszcz zrobić, bo widziałem, że ten. Bo... A w ogóle my mamy dużo strzał, dałbyś mi jakiś łuk dobry. O, czekaj, tu jest następny, łuk? A nie, ktoś jest ma łuk w, tak, w plecaku, wiesz? A ile ty masz zwinności? No, 8. Kusza co ma, ale kusza jest na 9 zwinności. Nie, komuś dałem łuk, zobacz, ale ty masz łuk. Kusza jest na bolt, dobra, widzę, tak. Mogę ci dać strzały do gonia, wysłać strzały. A nie, to jest 5 plus 1 za różnicę poziomu, muszę jeszcze jeden level wbić, wyślij do goni. Strzała, ja pieprzę, jaki to był fail. Weź mnie polecz w ogóle. Już cię leczę, bo jeszcze wdepniesz stary w prąd i zginiesz. My kurde jakieś bossy pozabijać, żeby kurde mieć. Ja w ogóle potionów nie mam, my powinniśmy chyba do miasta pójść kupić potiony. Ty, tu jest jakaś skrzynia, nie było tam nic? Którą zlutowałem, był toporek dla mnie. Toporek? Czy ty toporków nie używasz? To dwuręczny toporek. Weź siebie, no leczę, leczę, czekaj. To chwilę trwa, zanim mi się odnowi. Masakra jakaś. No tak, no dużo rzeczy powinniśmy mieć, no bo też fakt, że moglibyśmy mieć rangera, który... No, ale nie można mieć wszystkiego, no to mielibyśmy rangera, to kogo byśmy nie mieli, no. Ludzie tak mówią, o w tej walce, o, no to tu powinniście mieć wybuchające, bo tu ten, a w tej walce powinniście mieć obuchy, no ale ja nie mam, nie chcę nam się robić 20 postaci i w każdej walce i... Wow, no to czekaj, nie podchodź, bo cię nie poleczyłem, stara, ty już idziesz. Kurde, lecz. No nie mogę cię poleczyć, poczekaj, tu jest jakaś... No to patrz na... Stary, tu jest jakiś ten, teleporter. Trzeba tam podejść najpierw od lewej i go liznąć. Czekaj, tutaj po pierwsze jest, kurde, patrz, ta skrzyneczka. Kurde, skrzyneczka. Gdzie ta skrzyneczka? To nie są te posągi, posąg obserwatora, które każą ludziom skakać z klifu? Możliwe, czekaj, gdzieś tu jest ta... Nie, mam za mało percepcji, chyba, żeby wykryć. Musimy kopać. No dobra, czekaj, to tutaj gdzieś będzie, tak? Gdzie jest łopata, użyj. Ale to się nie da kopać tak po prostu. Da się, właśnie kopię. Tak? Dobra, czekaj, to tutaj chyba będzie. Gdzie jest łopata? O, jest! O! Ale nie kradnij od razu, zobacz co jest w środku. O, nie ma nic. Wziąłeś już, zajebałeś, co zajebałeś? Pomarańczowy item! No i ale o, stary, do czego on pomarańczowy na, medalion, nie wiem, niezidentyfikowany. Broń jednoręczna do Jasia. Metalowa zbroja do Sanjuro. Nie, czy do ciebie. Ty masz ile w ciężkim ekwipunku? Ekspert od pancerzy, ile masz punktów? Ekspert
podpancerzy jeden. No to ja mam na Sanjuro 2, no to ja wezmę sobie na Sanjuro ten ciężki pancerz. Ale przecież on nie może nosić ciężki, bo nie ma siły, stary, na ciężki pancerz. Ile siły do tego potrzeba? Nie wiem nawet, ale dobra, to potem zobaczę. No bo ma kurde zwinność, ja chcę to zmienić już, no. Jest tak fajniej by nam się grało, gdyby te postacie nie miały downa wszystkie. Czekaj, jeszcze nie wchodzimy. Zapis się powiódł. Czekaj, broń dwuręczna do Sanjuro. Klucz jest w ogniu, stary. Czekaj. Potrzebuję telekinezy. No to kurde, ja jestem telekinetyczny. No to weź klucz to. Z ognia wyciągnę. Masz ten klucz? Tak. To posągi, czekaj. Czekaj, czemu tak ciemno to jest w ogóle? Pokręcić przy nim. Posąg obserwatora. Ty, szlachetna istoto, wyglądasz mi na kogoś, kto pragnie wzbić się w przestworza. Tak. Słuchaj więc uważnie. Gdyż mogę obdarzyć cię zdolnością szybowania niczym soku. Potrafisz mówić, ale czy możesz obdarzyć mnie umiejętnością? Podobno opowiedziałeś tę historię pewnemu mężczyźnie, który skończył jako mokra plama. Mówię wiele różnych rzeczy, ale kto by tam spamiętał, do czego ponusunął się byle głupiec. Ten człowiek najwyraźniej nie poprosił mnie o przysięgę. Dla ciebie przysięgnę jednak na wszystkie świętości. Potrafisz mówić, ale czy potrafisz mnie obdarzyć? To tak pewne jak to, że morze jest zielone. Ale teraz nie ruszaj się. Najpierw muszę wypowiedzieć magiczne słowa. Abrakadabra. Gotowe, zaklęcie jest ukończone. Idź wypróbować swoje nowe moce. Pierwszy lot najlepiej zacznij na wysokiej skarpie. Bywaj, o władco wiatru. Pamiętaj, polecisz wysoko i daleko. Jeśli gonił, jakiś kościół ci wali. Sorry. A im wyższy klif, tym lepiej. Durny, no posąg. A ten co powie? Dzielny rycerzu... Ognistym gadam, stary. Człowieku, ognisty mi mówisz, że zapewni mi dobrobyt i sławę, ale najpierw musisz dowieść swojej wartości, swojej duchowej odwagi, uwalniając się od wszelkich dóbr doczesnych. Spal je na popiół i patrz, jak twój duch rośnie. A ten mówi, rzeknij prawdę, chcesz wiedzieć, co skrywa twa przyszłość? Ty mówisz, ale co ty zrobisz? Niestety chwie w miejscu... Niby pękła, stwierdzona do skały czasu, lecz choć me ciało skazane jest na kamienne więzienie, me wizje są niczym nieskrępowane. Chcesz ujrzeć kres swych przygód, śmiertelna istoto? Tak, przekonajmy się. Czy aby na pewno, prawda może się okazać być bolesna? Czy to aby nie jakiś podstęp? Aha. W porządku, spójrzmy w przyszłość. Bohater wodny, przemówił. Wodny. O stary! Patrzę w przyszłość. To? Nie, masz to? Nie wiem, jakiś jest? Obrazek się pojawił nie. Na ekranie. Że stoimy w jakiejś bramie, stary. Jakaś postać stoi w bramie. Patrz na mojego live'a, bo to jest interesujące. Kurwa, no, ale a oczywiście za oknem napieprza jakiś ten. Gra się skończyła. No bo zajrzałeś w przyszłość. Naprawdę napisy końcowe zobaczyłem. Co za durnota. No i masz. Ja w dupę mam. No dobra, a co ten od prądu mówi? Czy co on tam jest? Ten od wody. Od wody, że jak zanurkujemy, to wyrosną nam skrzela. Ognisty powiedział, że żeby ich uwolnić, musimy ich potraktować żywiołem ich. Czyli weź magię. No czekaj, wodę mogę tylko zrobić, czekaj. No to weź, zrób. Ale to musisz wcelować w wodę, nie? No ciężko nie wcelować deszczem. Wceluj. O! Nareszcie świeże powietrze w mych łuskach. Mniejszy demon wody. Mnie zajebał. On w kałuży stoi, wiesz? Możesz go porazić prądem. Na razie to ja cię poleczę, bo będzie ci pewnie zaraz potrzebne. Dobra, podejdę tu. Nie podchodź do niego za blisko. A na pewno stoi w kałuży. Tak. No nie widzisz tego niebieskiego takiego? Ale ty też stoisz w kałuży. Weź walnij mu prądem. Na pewno ty no stoisz trudno, w kałuży. No trudno, ale tak, lepiej żebyś walnął mu prądem, no. Coś nie bardzo. No jest porażka. No nic, nie wyszło. O, uciekł. A on jest... O, fuck. Pojebany. Idę go walnąć. No i pudło. Mogłeś mi to dać, wiesz? Ale to było moje wzmocnienie mojego miecza, co ci chodzi? Nie mam czegoś takiego jak to biegać. Weź go tam od tyłu, walnij.
71%, to zastanuję go najpierw. Lola, ja mam 100%, aha, tam jest odporny na stuny. Coś mu się stało, dobrze go bijesz. On jest jakiś lesz, to jest, wiesz? O, weszło pierwszy zatruć raz zatrucie. Go, stary. Pierwszy raz zatrucie ci weszło w życiu. I to jeszcze w demona wody. Weź go z prądem wolniej, ta. Ale po, czuję, że to... Stoi koło, że nie stoi koło. A nie, przecież zapomniałem, powiedziałem ci przed chwilą, że nie można go zastanować. No dobra, ale dostał damage tak czy siak. Aż jaki on ruchliwy jest, stary. Spowolnienie ci rzucił. Wodny demon. Ty masz coś tą postacią? No i go poskładaliśmy. Wypadło skórzana zbroja. Skórzana zbroja, to dla mnie, to dla Gonia. No to bierz ją. Esencja srebrna wody. Srebrna strzała. To co robię? Ja biorę, bo jestem alchemikiem. Dobra, to teraz dalej. To weź co mam dotknąć w niego, ty? Weź ognisty mam... dotyk. No miałeś tam jakiś ognisty palec czy coś takiego. Ale tego się nie da chyba rzucić na ten. Na to. No to podejdź ale mogę bliżej. Rzucić fireballem. Podejdź bliżej, no na pewno się da. A mogę, dobra. Tylko czekaj, nie stoi mi może blisko, bo to. No co zrobisz? No? No ognisty to może być ten, wiesz. Demon. Smak słonego wiatru na język. No to ognisty ci zdradził sekret? Jak go pozabić? Tak. Znaczy nie, powiedział, że żeby ich uwolnić od tej... Mam puścić deszcz? Puszczę deszcz jeszcze raz, tak, okej? Tak, tak, tak. Żebyśmy nie płonęli, dobra? No i co, walnę go. No ociepliłeś się. Wiem właśnie, stary. Jezu, mi te cooldowny są straszne. Trzymaj się, Nekow, no. Te cooldowny są dla mnie straszne po prostu, bo ja nie mogę... Jezu, ja mogę za niego wejść, czy nie? No, what the fuck, stoję mu za plecami. Może on ma inne... Nie mogę mu wejść za plecy. Może on nie ma pleców, stary, to jest demon. Ty myślisz, że każdy ma plecy? O, po 6, stary, po 6 go bije, to jest demon. Weź mu jakiś stun tam z walni, czy coś. Jeszcze się ociepliłem. Ty mu walnij stun, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Bo wszyscy stoimy w kałuży, no ale masz... A nie, bo przecież on... Nie. Bo on się nie zestunuje, a my no się zestunujemy. No to co, mam tarczę dać jakąś? Na stuny. A nie masz jakiegoś lodowego ciosu? A nie, to przecież ten... Saul Shibu, znaczy Jasiu ma ten. Mogę tarczę walnąć, tylko nie wiem na kogo. Na siebie czy na ciebie? Na mnie, ja mam mniej HP od ciebie, no tak, tylko że ty, to, ty możesz gdzieś uciec, a ja będę musiał w tej walce siedzieć cały czas. Moim zdaniem trochę bez sensu, ale spoko. Zajebiście. Nie, dużo damage. No, tylko że to był jego jeden cios, pewnie ma jeszcze ich więcej. Ale żeś zajebał we mnie. A nie, zrobiłeś, jak tyś podszedł? Czemu tak daleko stoisz od niego? Nie wiem. No nic, bije go. No i dobrze, on się leczy. To on się leczy. Flagon krwawi ogniem, Jezu. No co z tego, że krwawi ogniem, jak siedzi w wodzie, kurde, cały w kałuży? No to, że kurna się nie widzi, że się leczy? Z tego, jak go atakujemy? Teraz go możesz walnąć? No zajebiście. Tak. No dobra, ale nie wiem, jak powietrze, stary, zrobić. Parę byśmy musieli zrobić. Jak się robi parę? Ogień na wodę, tak? Ale nie wiem, czy to zadziała. No... On robi ogień, więc już w dupie. Nie o to chodzi. Mogę go Możesz go prądem walnąć, bo jest zamoczony. Więc większy damage dostanie. No nic, liczymy, że fireballa nie ma super dobrze, zajebiście. O, jeszcze kurde. Dobrze płoniesz, powiem ci. Dobra, wiesz co, ja się wyleczę. No, lecz się. Nie, nikt nie płonie no od ja nas. Płonę chyba. A nie, ten. Ale ja jestem spoko. Gonia mi płonie. Tylko nie nastraj na mnie krwią. Leczyć go nie? Czy nie? Bo ja go mogę jeszcze raz uderzyć. Wylecz. A nie, czekaj, ja mam dużo HP. Jednego. Nie musisz. Ty, może siebie. Ciebie powinieneś wyleczyć. Spoko, przeżyjemy. Ale ja się zaraz ugaszę chyba od tego deszczu, nie będzie tak? No to nie powinno nas moczyć non-stop. Tylko żeby on nie wybuchł na sam koniec. Zapisz. Bo jak jebnie, to będzie słabe. No.
O, skórzane buty znowu dla mnie. Portret kobiety! Kurde, do sprzedawania z Pepiku. Dobra, poleczmy się. Level dostałeś w ogóle. Czemu ja nie dostałem levela na goni? Nie jesteś za słaby, stary, na to. Kurde, sam ekspiłeś pewnie. Dajerze. Nie ekspiłem. Ty, a co na bąkowe te weźmiemy? Jakie bąkowe? Masz jakieś, czekaj, bo ja mogę jeszcze coś mu dołożyć. Siły, inteligencji, prędkości, nie? Ale czy ja na pewno te punkty dostaję z tej prędkości? Najedź sobie na punkty akcji i masz tam napisane. Ale gdzie mam najechać? Gdzie one są, punkty akcji? Na zielono. Na prawo od tych statystyk. Punkty akcji, podstawowe, od kondycji plus 6. Co to znaczy od kondycji plus 6? No, że jak masz 6 kondycji, to dostajesz 6 maksymalnych punktów akcji. Od prędkości i spostrzegawczości. To się jakoś tam przelicza. Początkowe. Aha, początkowe punkty akcji. Od prędkości plus 3, podstawowe 4. Czyli jak dodam do prędkości, to będę miał co, plus 1? Kurde, dalej mam to samo dokładnie. Dodałem do prędkości, nic się nie zmieniło. Fuck. No bo pewnie trzeba więcej niż jeden punkt. Dobra, no nieważne. Uleczę ich. No ale to straciłem tego, wiesz, dodałem punkt, myślałem, że jakiś level... Nie potrafię levelować. Ale życie mi wzrosło. Od kondycji, od rynsztunku. Przemia do witalności. Czemu mi życie... Nie od levela. A może od levela, no może wzrosło. Mam dostępne 4 punkty. Mogę wysadzić, dać broni jednoręczne, będę miał... Dobra, zaraz skończmy tego stary questa, a potem porozdajesz to, no. Powiedz mi, jakie mamy czary, kurde, powietrza. Masz jakiś ofensywny... A, prąd! Nie mam. Błyskawice masz. Tak? To co, mam jebnąć błyskawicą? No wyjebnij. Ale nie mam żadnych... Ale przecież nie mam jakąś geomancji na jednym, na pierwszym poziomie. A to jakiś frajer jest. Masz, kurde, broń, która stunuje na hity? A mam? Chyba nie, raczej. No nie wiem, bo to tak wyglądało. Ale on nie dostał stuna przecież. No tak, ale było, że powalenie nie udane. A nie, czekaj, prądem to go nie bije, nie? No może się wyleczyć z tego. To laską go uderzę. Dwa razy. To nic nie bije, masz jakiegoś buffa? Dobrze jest, patrz. Bum, 31. No i dobra, no i 50 dostał, no. Słabo trochę, ale da radę. Ogłuszenie. O, fajny skill. No, ale co on się przytel... Teleportujesz się... No, teleportujesz się... Odbiegł jakby, a nie teleportował się przecież. Nie. Tak, ale potem się steleportował do nas. No i znowu się ustawił tak, że na pewno w jego plecy nie trafi. No, jeszcze go odwróciłeś? No. Kurwa, nie wiem. Dobra, spróbuję. A dobra, mam 100%, tego tak będę bił leciutko. Nie wierzę, no. Ale teraz chociaż mam jego plecy. Moi drodzy, co się tutaj dzieje w tej grze? A widzowie tylko patrzą i nie się zastanawiają, o co chodzi? No i dobrze. Ten był wyjątkowo słaby. Mamy coś na ziemię? No, nie wiem, ty masz? W tym drugim mam geomancję, wiesz. Ale nie wiem, co mam z niej. Czekaj. Mam błogosławieństwo albo dobra, wzmocnienie. Czekaj, ja no nie wiem, no spróbuję, choć rzucimy błogosławieństwo na niego. Nie, czekaj, nie mogę. Dobra, to odejdź. Odejdź. A co masz? Odejdź, rzucę mu zatrutą strzałą. Czekaj, bo coś nie chce się cofać ten. No. Odejdź magiem. O, jest, zajebiście. Naprawdę tak działa? Aha, on będzie teraz truł, no. Fuck. Ale to możemy ogniem rzucić mu pod nogi. Masz jakiegoś fireballa albo coś? Ja tam na drugiej postaci coś tam mam.
A patrz, w sumie mogę dwa razy bić tą postacią już, więc nawet coś mi tam wzrosło. Wiesz co, ja walę po prostu ognistą strzałą, skoro już mam łuk wyposażony. No. Sparaliżować go? Możesz. 108, bo jebiście dostał. What fuck. Ciekawe czemu tak. Jeszcze się podpalił. Co za lesz. Napluje na nas pewnie. What the fuck. Stary, lecz się ją. Tylko, czekaj. Dobra, ja Prosiłem siebie sam poleczę. Okej? Okay? Nie, ją wylecz, bo ona zobacz, że ginie już. Ja tego typa zabiję, bo on już jest martwy tak naprawdę. Ja mam 121 życia. Iść go i trzepnąć go, czy nie? Nie, kończ turę, kończ turę. Kurwa, czekaj, czy ja mogę zmienić broń? Wiesz? A, to będzie cię kosztowało punkty, pamiętaj. Ale to mało chyba, dwa tylko. Dobra, teraz czekaj, muszę, gdzie ja mam chyba skillę do tego. Byle czym go tam traf. Trzeba go z łuku strzelić normalnie, on i tak by padł. Tylko jak nam się runda skończy, to od razu się nią lecz, wiesz? Bo ona by... No tylko należy, wiesz? Ale się podniesie za chwilę. Dobra, czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się, gaszę ten, też robię. Dobra, jest. Czekaj, czekaj, bo się jeszcze coś pali. Kurde, jest, ja padam. Fuck, dobra. Potkę zużyłem, już nie mam żadnych, fuck. No, będziemy w mieście musieli się zaopatrzyć. Jakaś jaskinia się otworzyła, nie chcę ci nic mówić. O lol. Się wydaje, że... Mówisz, że bościk, kurde? No czekaj, nie no, a nie wypadł z niego przypadkiem jakiś kryształ? Nie, to znaczy esencje wypadły, ale to są do kraftowania. No nie, te takie coś jak o, esencja czekaj, wody, esencja ten. No to nie, może ta esencja się później, czekaj. Poleczymy się. Poleczymy się, zapiszemy i tego typu rzeczy i przerwę zrobimy, co? No jak chcesz. Idziemy do jaskini, stary. Głupie te demony były. To byli frajerzy. Tak mi się wydaje. No bo co, jak, powiedz mi, jak można określić takich leszczyków? Człowieku, ja potrzebuję ostrożność. Muszę jakoś, kurde. Będę miał 5 punktów w skradaniu się i wtedy będę mógł w walce się skradać. A ja dostaję 2 razy większy damage, jeśli się skradam, wiesz? A ja mam... Mogę do jednoręcznych dodać, wiesz? I będę miał premię do obrażeń. A ekspert od pancerzy to daje z mnie. Aha, współczynnik, ale to mi niepotrzebne. Weź mnie podlecz jeszcze. A gdzie jest coś, co daje do tych powaleń całych? No, w obronie. Masz kurna krzepa. Dobra, no to dałem uniknięcie krzepy. Wpływa na szansę uniknięcia efektów powalenia, płynięcia, no to dałem do krzepy okoleczenia. Sobie. Weź mi podlecz tą mapę. Leczę, tą leczę powoli. Wszystkich po kolei. Pokażesz, co jest w umiejętnościach, ale w jakich umiejętnościach? Tu? Moja ma umiejętność boskie światło i coś tam jeszcze i ma 3 od wody. Faktycznie tej tarczy nie używam w ogóle. I... Chodzimy dalej czy przerwę robię, wiesz? Już się tu leczę. Dobra, moi drodzy, przerwa.